rozpoczynamy informację dnia. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga przekaże dziś nowe informacje na temat śledztwa w sprawie afery taśmowej. Dziś z kolei tygodnik Wprost pisze o kolejnych nagraniach. Bohaterem taśm jest tym razem Roman Giertych, który prowadzi zakulisowe rozgrywki wokół książki o Janie Kulczyku. Na światło dzienne wychodzą kolejne nagrania. Teraz na tapecie jest Roman Giertych. Były wicepremier, dziś mecenas, miał pośredniczyć w zakupie praw autorskich do książki dziennikarza Piotra Nisztora na temat Jana Kulczyka. W tym celu spotkał się on z dwoma dziennikarzami, Piotrem Nisztorem i Janem Pińskim. Chodziło o zablokowanie publikacji biografii biznesmena w zamian za 400 tysięcy złotych. Giertych przed ukazaniem się nagrań próbował się tłumaczyć na łamach Gazety Wyborczej. Wzburzony przedstawił swoją wersję wydarzeń, twierdząc, że jego klient, dla którego miał odkupić prawa autorskie do książki, był w bliskich relacjach z Kulczykiem i chciał mu zrobić w ten sposób prezent. Wprost twierdzi, że tłumaczenia Giertycha są kuriozalne i pokrętne. Stoją także w całkowitej sprzeczności z tym, co słychać na taśmach. Giertych w wulgarny sposób szydzi także z ofiar katastrofy smoleńskiej i polityków podejrzewanych przez niego o homoseksualizm. Były wicepremier już zapowiedział pozew o 500 000 złotych przeciw Wprost i doniesienie do prokuratury na Nisztora. Społeczeństwo oczekuje jednak ujawnienia rozmów wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem oraz Jana Kulczyka z prezesem NIK-u Krzysztofem Kwiatkowskim, które wcześniej były zapowiedziane przez tygodnik Wprost. Prawdopodobnie większość oczekuje taśmy trochę innej, taśmy Bieńkowska-Wojtunik. Tu wyraźnie w Warszawie się mówi o tej taśmie jako głównej taśmie, natomiast no, zapowiedziano tę taśmę z udziałem Giertycha, jednak Wprost podaje, że będą kolejne taśmy. Pytanie, co na tych taśmach jest. To, co na nich się znajduje, może być dla rządu o wiele bardziej kompromitujące. Można bowiem przypuszczać, że w tych materiałach są znacznie poważniejsze sprawy niż do tej pory ujawnione. Dziś po południu Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów zajmą się propozycjami Prawa i Sprawiedliwości SLD w sprawie zmian w regulaminie Sejmu umożliwiającymi kandydatowi na premiera wystąpienie podczas debaty w sprawie konstruktywnego wotum nieufności. Oba projekty zostały złożone w piątek. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby kandydat tej partii na premiera profesor Piotr Gliński mógł wystąpić podczas środowej debaty nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Według szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka przy odpowiedniej woli politycznej można uchwalić zmianę regulaminu jeszcze w środę 9 lipca rano. Głosowanie w tej sprawie nad wotum nieufności to test dla opozycji i ludowców, podkreśla Mariusz Błaszczak. Będzie to test. Będzie to test dla tych, którzy siebie nazywają opozycją, a nie wiadomo do końca, czy tą opozycją są. I to będzie test dla PSL-u, który będzie miał szansę, żeby wyrwać się z sitwy, która dziś na Polsce pasożytuje. Z kolei SLD chce zmian, bo rozważa własny wniosek o odwołanie rządu. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz poinformowała, że zwoła posiedzenie Konwentu Seniorów, który omówi propozycje zmian w regulaminie Izby i zdecyduje, czy jest potrzeba ich pilnego rozpatrzenia. Według Kopacz opozycja, która postuluje obecnie zmiany w regulaminie Sejmu, mogła zaproponować je wcześniej, po tym jak Sejm w ubiegłym roku rozpatrywał poprzedni wniosek Prawa i Sprawiedliwości o konstruktywne wotum nieufności. Marszałek Sejmu nie pozostawia jednak złudzeń, nie będzie działać pod dyktando opozycji. Jednej rzeczy ode mnie nawet opozycja i nawet najsympatyczniejsi ludzie z opozycji nie wymuszą, żebym łamała przepisy obowiązującego prawa. Marszałek stoi na straży prawa. Jeśli będzie decyzja większości Sejmu, że ma być to procedowane w trybie pilnym i ma być obowiązujący nowy zapis w regulaminie, to równie tak jak na straży tego regulaminu stoi marszałek Sejmu, będę stała na straży regulaminu tego, które zostało uchwalone przez Wysoką Izbę. Jeśli wniosek nie zostanie uwzględniony, Prawo i Sprawiedliwość zapowiada niespodziankę. Poprzednim razem profesor Gliński wystąpił z tabletu. Przewodnicząca niemieckiego Związku Wypędzonych Erika Steinbach nie będzie się ubiegać o kolejną kadencję na tym stanowisku. 70-letnia Steinbach przez 16 lat pełniła tę funkcję, teraz odchodzi na emeryturę.
Erika Steinbach stoi na czele niemieckiego związku wypędzonych od 1998 roku. Pod jej kierownictwem będąca Federacją Ziomkostw organizacja zdobyła duży wpływ na politykę niemieckiego rządu. W 1999 roku wyszła ona z inicjatywą budowy w Berlinie Centrum Przeciwko Wypędzeniom. Placówka budziła duże kontrowersje. Jej celem miało być udokumentowanie losów Niemców przymusowo wysiedlonych po II wojnie światowej z Europy Środkowo-Wschodniej oraz oddanie czci ofiar represji. Steinbach żądała także zadośćuczynienia za rzekome niesprawiedliwości wobec wypędzonych, co było mocno krytykowane w Polsce i Czechach. Działania Niemki doprowadziły do zakłamania historii i pogorszenia relacji polsko-niemieckich. Wypowiedzi Eriki Steinbach dotyczące współodpowiedzialności Polski za wybuch II wojny światowej wywołały powszechne oburzenie. Metropolita łódzki, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, zwrócił się z prośbą do wiernych o zbiórkę na rzecz Szpitala Świętej Rodziny, którym kieruje profesor Bogdan Hazan. Miałby on pokryć karę 70 tysięcy złotych nałożoną na szpital przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski zapowiedział, że jeśli odwołanie od decyzji NFZ, które ma złożyć profesor Hazan, nie zostanie uwzględnione, wówczas zwróci się z prośbą do wiernych archidiecezji łódzkiej, by ofiarowali na rzecz Szpitala Świętej Rodziny po jednej złotówce. Kara nałożona na szpital jest krzywdą wyrządzoną matkom, które chciałyby urodzić w tej placówce, oraz ich dzieciom, stwierdził metropolita łódzki. Teraz zagranica i Ukraina. Miejscowości Ługańsk oraz Donieck na wschodzie Ukrainy będą blokowane przez władze. Ma to zmusić prorosyjskich separatystów do złożenia broni. Siły bezpieczeństwa chcą uniknąć bombardowania, szczególnie w tak zwanym regionie Donieckiego Zagłębia Węglowego, który jest gospodarczym płucem Ukrainy. Zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Michajło Kowal zapowiedział blokadę Ługańska i Doniecka. Ma to zmusić separatystów do złożenia broni. Ukraińskie władze liczą, że uda im się zrealizować scenariusz ze Słowiańska, Kramatorska, Konstantynówki i innych miast, które zostały już opanowane przez ukraińskie wojsko. Jednak przeciwko interwencji władzy protestują mieszkańcy Donbasu. Na centralnym placu w Doniecku zebrali się przeciwnicy zbrojnego działania ukraińskich sił bezpieczeństwa. Według władz w proteście uczestniczyło około 1000 osób. Separatyści mówią o liczbie 5000 osób. Żądali oni pokoju i zakończenia rozlewu krwi. Widoczne były flagi z napisem Donbas wierzy, że Rosja nas nie opuści, a także z hasłem chcemy pokoju. Straszne. To, co się dzieje, jest straszne. Boimy się. Dlatego walczymy, aby nie czuć strachu. By każdy mógł spać spokojnie. My i cała reszta. Również nasze wnuki. Mimo, że jestem stary, chciałbym sięgnąć po broń i walczyć o lepsze jutro. Lepiej umierać pod barykadą niż żyć pod ich dyktando. Władze zapowiedziały, że nie dojdzie do bombardowania Donbasu. Takie działania wymierzone nie tylko w separatystów, ale także w ludność cywilną były w trakcie trwania konfliktu jednym z głównych zarzutów ze strony rosyjskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji podało, że podczas ostrzału lotnictwa w Słowiańsku, gdy siły rządowe odbijały miasto, mieli zginąć zwykli obywatele. Bombardowaniu Donbasu sprzeciwia się także tamtejszy biznesmen, najbogatszy z Ukraińców, Rinat Achmetow. Donieck bombić nie można. Bombardowanie Doniecka jest zabronione, bombardowanie Donbasu również jest zabronione. W ogóle nie można niszczyć miast czy wsi. Niszczenie infrastruktury jest zabronione i co najważniejsze, nie możemy pozwolić, by ludzie cierpieli i umierali. Tymczasem w Kijowie odbyło się spotkanie trójstronnej grupy kontaktowej, złożonej z przedstawicieli OBWE, Ukrainy i Rosji. Omawiano sytuację na wschodniej Ukrainie i możliwość dalszych rozmów wszystkich stron, w tym także separatystów. W miniony weekend do Krotoszyna zawitały stare kolejki. Przyjechały na festyn dworcowy w stylu retro. Każdy, kto przyszedł w sobotę na krotoszyński dworzec, mógł nie tylko podziwiać stare kolejki, ale także obejrzeć wystawę fotografii, przejechać się drezyną czy wysłuchać krotoszyńskiej orkiestry dętej. Taki widok to już historia, choć do niedawna takie drezyny używano na co dzień. Sprawdzano nimi stan techniczny torowiska, przewożono narzędzia i transportowano pracowników kolei. Bardzo ciężko jest wprawić ją w ruch. Po tym jak już maszyna się rozpędza, no to już sobie po tych torach płynie, a faktycznie sam start, sam wprawienie maszyny w ruch sprawia troszeczkę kłopotu. A to już zabytkowy pociąg Feniks. To on na tegorocznym festynie wzbudzał największe emocje. Właśnie odjeżdża w stronę Kalisza.
jeździmy i propagujemy turystykę kolejową, ponieważ turystyka kolejowa staje się coraz bardziej popularna i coraz więcej pasażerów chce odczuwać tą nostalgię do kolei, którą właśnie parowóz w sobie nosi. Zabytkowy parowóz odjechał. Na stałe za to w Krotoszynie zaparkowała ta wąskotorówka. Największą furorę robi ona wśród najmłodszych. Małe dzieci to jest niesamowita ekscytacja, ponieważ widzą tą lokomotywę, o której słyszą w wierszach Juliana Tuwima na przykład. Starsi odczuwają nostalgię, jeszcze pamiętają te pociągi, jeszcze takimi jeździli do szkół, do pracy. I jest to pewien sposób powrotu do przeszłości. W wagonie wąskotorówki można było obejrzeć wystawę fotografii Duchy Historii. Obok dworca zaparkowały zabytkowe samochody. Chętnych do robienia zdjęć nie brakowało. W tym roku zaproponowaliśmy tutaj pasażerom to, żeby była możliwość zwiedzenia naszego muzeum regionalnego. Jest tutaj taka specjalna wycieczka po mieście z przewodnikiem. Na wycieczkę jechało się oczywiście zabytkowym autobusem, popularnym ogórkiem. Tegoroczną imprezę zorganizowało Towarzystwo Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, Stowarzyszenie Krotochwile i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie. Były to informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejne wydanie o 16:00. Zapraszam. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Wszystkich Państwa przed telewizorami zapraszam na prognozę pogody. Wschodnia Europa znajduje się pod wpływem układu wysokiego ciśnienia. Nad pozostałą częścią kontynentu zalegają niże z frontami atmosferycznymi, w zasięgu których jest także i Polska. Nad obszar naszego kraju napływa bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Na wschodzie i nad Bałkanami dziś słonecznie. W zachodniej i północnej części kontynentu zachmurzenie duże. Sporo deszczu we Francji, krajach Beneluxu, a także w Wielkiej Brytanii. Tam też niewykluczone lokalne burze. Najchłodniej dziś w Londynie, około 21 stopni, a najcieplej w Rzymie i tutaj blisko 32 kreski powyżej zera. A w Polsce? W godzinach popołudniowych na zachodzie, południu i w centrum więcej chmur z pojedynczymi burzami i ulewnym deszczem. Mimo tego w całym kraju gorąco. Temperatura maksymalna w przedziale 30-33 stopni. Wiatr przeważnie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, podczas burz silniejszy. Barometry w Warszawie wskazały około 1015 hektopaskali i ciśnienie spada. A już teraz prognoza pogody na kolejne dni. Zapraszam. Jutro na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano na wschodzie bezchmurnie. Po południu na krańcach południowych i zachodnich dużo chmur z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. W dzień nadal gorąco. Termometry wskażą od 28 stopni na wybrzeżu do 30-34 na pozostałym obszarze. Wiatr umiarkowany, podczas burzy silny z południowego wschodu. Barometry wskażą około 1011 hektopaskali i ciśnienie w dalszym ciągu będzie spadać. W środę pogorszenie warunków pogody, szczególnie na południu kraju. Na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, w centrum i na południu duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami, które miejscami mogą być dość intensywne. W dzień na termometrach będzie od 24-25 stopni na południowym zachodzie do 26-29 na pozostałym obszarze. Wiatr przeważnie wschodni, umiarkowany, podczas burz okresami silny i porywisty. Wszystkim Państwu dziękuję, życząc dobrego i pogodnego dnia. Z Panem Bogiem.